Cześć wszystkim, witam was serdecznie w nowym odcinku, w nowej serii na moim kanale z serii pod tytułem Opiekunka, a właściwie Idealna Niania, bo tak chyba nazwałam tą serię. I będziemy tutaj, moi drodzy, opiekować się dziećmi i w sumie to będzie główne nasze zadanie, by przejść karierę opiekunki na maksa. Czyli do 10 levelu, czyli przewiduję na tą serię 10 odcinków. Tak sobie wymyślałam, że będzie jeden level kariery na jeden odcinek i mam nadzieję, że mi to wszystko wyjdzie, tak jak chcę, żeby wyszło. Naszą główną bohaterką jest tutaj Cheryl, z jakimś dziwnym nazwiskiem, którego sama nie umiem przeczytać, oraz jej kot Blacky, ponieważ ktoś musi zarabiać na ten dom. Tak, szczere. Ale prawdziwe. I mieszkamy sobie w jakimś tutaj domku, chyba poza Plains i te super muzyczki. Właśnie przynoszą nam dzieci. Co ciekawe, to są zawsze te same dzieci, po prostu zawsze. No i wracając tutaj do gry, o jakiś nowy dzieciak. Tego to nie znam. Zaatakuj pazurem. Łaskocz. Podrzucaj. Boże, jaki ona ma wytrzeszcz oczu. Dlaczego ty masz taki wytrzeszcz oczu? No po prostu... To jest creepy. Kogo ja stworzyłam. Nie mam pojęcia, co się stało z jej oczami. Naprawdę. No cóż, no więc mamy nianię z wytrzeszczem oczu. Mam nadzieję, że dzieci się jej bać nie będą z tego tytułu. Tutaj same brudaski widzę, to zmieniamy pieluszki teraz. I zobaczmy, co byś chciał jeszcze. Aha, cuchnie cię tylko dobrze. Ty jesteś w złym nastroju. Wyściskamy cię, zatukujemy pazurem. Podrzucamy też. Och, tobie trzeba było dać butelkę od razu, dobra. Daj mu butelkę. Zanim się dosiądzie tych klocków. Potem temu zmień pieluszkę i powyściskuj go, zaatakuj pazurem. Łaskocz. Tak, swoją drogą ona jest, tutaj wam pokazuje, rodzinna, romantyczna, opiekuńcza, ambitna, przyjacielska. Takie cechy idealne na opiekunkę, ma nawet tutaj pragnienie życiowe, żeby być otoczona rodziną. Może kiedyś jej to spełnię, jak już skończę tą karierę. Tutaj w ogóle na tej miniaturce ma jakieś ciapki na głowie i chyba przeoczyłam też kolor włosów jej w kasie, ale tam wydawały się brązowe, więc... No nie ogarniam, nie ogarniam. Może pouczymy go korzystać z nocniczka, tak. Co jak co, ale nocnik koło kuchenki to jest... Polecam, polecam. O, Blacky! Ona powiedziała, o, Blacky! A Blacky korzysta dopiero z kuwetki. Jeszcze nie wyszła do swojej pracy. Chcę teraz nieco więcej zabaw. Oj, tylko byś się bawił. Dobrze. Gdzie ty jesteś? Tutaj. Chcę teraz nieco więcej zabawy. Podrzucaj. Nie. Weź teraz już korzystania z Isidoro, czy jak mu tam. A on niech się sam pójdzie bawić klockami. Troszkę, jak będzie się dało, to powyszkolamy te dzieci. I właśnie ten głupi bug. Dakota jest w świetnym nastroju, Dakota chę... przed chwilą było, że nie bawi się... Że bawi się nie najlepiej, mimo że jest w świetnym nastroju. I to jest właśnie bez sensu. Moim zdaniem. No ale co ja tam wiem, Simsy wiedzą lepiej. O, tutaj jest to. Bawi się nie najlepiej. Łaskocz, dobra.
Proszę, jak ona tutaj pięknie ogarnia. Mogłabyś się jakoś zaprzyjaźnić, wyściskaj. O, no nie zabieraj. Wiem, że chcesz z każdym po trochu, ale wiesz. Zatakuj pazurem. Musiałabym, żeby się zaprzyjaźniła z nimi. Łaskocz. Boję się go podrzucać, żeby nas nie ożywią. Ale to najpierw go podrzuć, a potem daj mu butelkę. A ty się bawisz super. Ciebie też wyściskamy, zatłukujemy pazurkiem, połaskoczemy. I co jeszcze mogę z tobą robić? Mogę się z tobą bawić. Tak, bo musimy sobie z nimi... O! Nie. Cicho. Nie mam czasu na jakieś głupie wasze te... Gdzie to się robi? Gdzie są ustawienia? O. Wycisz telefon, narka. Chętnie coś przekąsi. No to już sobie przekąszasz. Przekąszasz sobie. Jak tam masz kot? Nic jeszcze nie złapał? No niedobrze. Widzicie, jak wygląda ten dom. Potrzebujemy pieniędzy. A ona nie będzie dużo zarabiać, bo ona zarabia stypendium raz na tydzień i właściwie raz na te 3 dni pracujące. No i potem... no i zarabia jeszcze za każde dziecko chyba. O, nie ma problemów. Brzydko pachniesz, dziecko, brzydko pachniesz. Więc jaha, 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 jazda. Dobrze, zmiana banana. Trzeba tego smrodka teraz przebrać. Od razu go wyściskamy też, zaatakujemy pazurem. Tak, pierwszy odcinek tak będzie właśnie wyglądał, bo na razie nie mamy więcej zadań, więc będziemy ciągle tymi maluchami się zajmować. Na nocniczki jeszcze przed wyjściem, a właśnie zapomniałam o jej potrzebach, że ona też potrzebuje przecież korzystać z toalety, nie? Ty nie masz problemów. Ty byś coś jeszcze zjadł, więc już nie myj rąk. Tylko go nakarm. Żeby był w idealnym nastroju przed tym... O, już... O! Dakota jest bardzo zadowolony, przebywając u ciebie. Dziękuję za tak dobre zajęcie się moim skarbem. Ojejku. I super, dostajemy, widzicie, 240, jeśli mamy świetną opiekę. A jeśli oczywiście jest gorsza, no to dostajemy mniej, logiczne, tak? Więc my teraz sobie zjemy suróweczkę. Jak tam nam... No... O, nawet nieźle. Ale i tak nie dostaniemy awansu jutro, tylko dopiero pojutrze, więc nie ma co się napalać. To nie The Sims 4, to są Simsy 3, tutaj jest wyższy poziom wymagań. Kocie, chodź do domu. O, patrzcie, patrzcie, co znalazł. Robak tęczowy za 1050. Oh yes, oh yes. O, oh yes. I Biedronka za 7. No, nasz zdolny koteczek. Pieniądze zarobiliśmy, to wymieniliśmy sobie prosznic. A co? Skoro nas już stać, to co? Blacky poluje z rana na wiewiórkę i to sam z siebie, więc... Sama z siebie, przepraszam. Będzie to widać? O, jadzie. Pokonać wiewiórka? Ups, chyba tak? Na to wygląda. O! I co? Proszę bardzo. A my tutaj jemy szybko śniadanko. Tak. Mamy jeszcze 1000 simoleonów, w razie czego. Będziemy tak po troszeczku sobie ten domek ogarniać, potem będzie miała wolne, to wiecie, pójdzie do parku, sobie zbierać kwiatki oczywiście. Nie po to mam 4 pół roku, żeby z nich nie korzystać. Proszę was. Cheryl właśnie zaczyna dzień pracy jako opieka.
Widzę, że już niosą nam głodne dziecko. Co ty, gdzie ty? Czemu on? Co oni robią? Co to miało być? Zapomniałeś, gdzie mieszkam? Dawaj tego dzieciaka. Ta, ona już będzie czytać książki, nie ma. Nakarm dziecko. On nie jest głodny. No i tak go nakarm. Tak w zapasie. Z rana śniadanko. Jego też nakarm. Potem tutaj, o, wyściskaj. Zaatakuj pazurem. Połaskocz. Tutaj wiecie. A potem na toaletę. Ależ pewnie już śmierdzi, bo tutaj... O, ten śmierdzi. Wypadek, kurde bele. Takie wypadki. Już jest głodny. Co za... Te dzieci tylko by żarły i nic więcej, no. Przyszedłeś sobie podrapać? Proszę bardzo. A potem opróżnimy nocniczki, żeby nam tu nie cukło. Może pouczymy cię mówić. Czemu by nie? Możemy spróbować, może się uda. Znowu byś żarł? Czekaj. Przecież to jest głodne znowu. Te dzieci będą grube na bank. Na bank. Co byś chciała? Mieć 5 przyjaciół. Myślę, że to się uda. Jak będziesz tak dalej spędzała czas. Czy... O, miseczka pusta, dobra. Super, że jesteście zadowoleni? Wiszawola! Nep nep? Nep nep? Stiani wiszawola! Zapomniałam kupić pudełko na zabawki. On się w ogóle na ciebie nie patrzy, w ogóle. Ty jak tam? Ty się bawisz dobrze, ty trochę śmierdzisz. O, już nie śmierdzisz. No dobra. Do ciebie też pouczymy mówić. Boże, ten już głodny. Ten też. O 18 damy im butelki. I niech się cmokną. To ekstra podejście, nie? Ekstra podejście, naprawdę. A ty musisz do kibelka. No to akurat rozdaj butelki i... O nie, ona ma pchły. A przecież ją szczotkowałam. O, dzisiaj mniej pieniędzy. O dobra, świetna. Raport opieki dziennej. A to my dostajemy tylko za... My dostajemy tylko jedną kwotę, a nie podwójnie. No. No trudno. Dobra, zabierajcie mi stąd te... Kąpiel na pchły. Nie ma to jak z rana odetkać kibel. Proszę bardzo. O, jeszcze wam nie powiedziałam, że Cheryl ma tatuaż na plecach. Także tak. Proszę bardzo, zbliżenie. Od razu wiesz. Wyczyść, a nie możesz. Może zdążysz odetkać. Ale nie zdążysz, kurde, się umyć przed pracą i w ogóle... Niedobrze. Użyj, weź prysznic, sprzątnij. I zjedz sobie surówkę. Oj,
oj tam, do nas przychodzą te dzieci, więc nie musimy się spinać. Posiedzą chwilę, poczekają, aż skończymy. Dzisiaj i tak awans mamy gwarantowany, więc bardzo miło. O nie, ktoś nam wywalił śmietnik! O, rachunki. O, idą dzieci. O, w spożywczym jest obniżka cen, a ty nie masz czasu. No po co dzwonisz, typie? I tak wchodzisz. Dobra, cię głowę. Tutaj się chce bawić, to się zajmie sobą i będzie się bawić. Ty też chcesz się bawić, no to już, wiecie, wiecie, gdzie są zabawki. O nie, surówka się zepsuła. Dobra. Najpierw ogarniemy te dzieci. Dzieci zadowolone, więc mogę sobie pozwolić na przerwę. Co, a ty co tam? No masz pchły, wiem, a nie chcesz się dać wykąpać. I co ja ci poradzę? Co ja ci poradzę, powiedz mi? Jeszcze 18 godzin. Będziesz pchlarzem. Dobra, zjedz te lody, tylko żeby ci mózg nie zamarzł. Poucz ich korzystać z nocniczków. Proszę bardzo, jazda. Nie ma to tamto. Proszę, zaraz tutaj się nauczymy. Będziemy mądrym chłopcem, tak? Będziemy idealną nianią. Okej. Tak, ty byś nie był sobą, jakbyś nie chciał coś gdzieś chętnie. Ty też, no. Biedny kotek się drapie, szkoda mi go. Ale co ja poradzę? Nakarm. O, bo dobra, najpierw tego nakarm. A potem tego nakarm. Nie baw się. Nakarm. Nakarm, a potem zobaczysz, jakie grubasy zaczną do ciebie przychodzić. Brawo! Smacznego! Golasie. Przynajmniej towarzystwo cały czas mamy zapewnione i zabawę, bo się bawimy z tymi dziećmi w ogóle. Dobra, a my musimy opróżnić notniki, żeby nie śmierdziało, bo zaraz zapomnę znowu. Zmień mu pieluszkę i ucz mówić przez chwilę. No, chwilkę go poucz mówić, bo on wczoraj chyba był krócej uczony. Jakoś tak mniej tego załapał. A potem jemu tutaj zmień pieluszkę. Nie wiem, połaskocz. Nie, on jest znowu głodny. Nie mam. Nie mam słów. Tadam! Ktoś tu dostał awans. Hej, Izidro! Colvin jest dziś w świetnym nastroju. Dobra robota. Cheryl właśnie dostała awans. Raport opieki, Dakota, dobra, dobra. Super. Gratulacje, Cheryl otrzymuje nowy tytuł. Fajny opiekun, który przyznała Rada Miasta Apollosa Plains w uznaniu jej wkładu w siłę roboczą miasta. Opiekowanie się dziećmi wymaga pewnej finezji. Musisz teraz zachować większą czujność w pracy, gdy wieści o tobie zaczynają się szerzyć. Kolejna rodzina chce ci oddać pod opiekę swojego malca. To oznacza, że teraz musisz opiekować się w sumie trójką dzieci. Gratulacje, odblokowujesz nowy uniform opieki do dzieci. Jej! Nic się w sumie nie zmienia od takiego większego. Oprócz tego, że dostaniemy teraz trójkę dzieci. Super. No, a teraz to chyba mamy wolne, co? Czy zaczynamy jednak za 14 godzin? Nie wiem, czy ten czwartek jest pracujący, czy nie. A nie, jednak mamy wolne. Uuu, no to super. Czyli w tym momencie, moi drodzy, ja kończę ten odcinek. Mam nadzieję, że wam się podobał mimo wszystko. Mimo, że wiem, że nie było szału, bo ciągle w kółko to samo z tymi dziećmi. Ale mam nadzieję, że w dalszych odcinkach będzie jeszcze ciekawiej i wspólnie przejdziemy tą karierę i że w ogóle wam się podoba. W ogóle muszę spróbować coś zrobić z jej włosami, bo one są dziwne. Chyba, że to tylko zbugowane są, dlatego,
że ona ma te włosy z modów, nie wiem. W każdym razie nie o tym. Ja Wam dziękuję za uwagę i do usłyszenia w kolejnych odcinkach. Pa, pa!